Cześć, nazywam się Anka Klimczuk i zajmuję się między innymi poszukiwaniem talentów. A dzisiaj porozmawiam z Grzegorzem Wąchockim z firmy Grenton, który szuka dwóch programistów JavaScript. Grzegorz, opowiesz więcej, czym się zajmujecie? Tak. Firma Grenton rozwija system inteligentnego domu. To, co nas wyróżnia na rynku, to, że wszystkie nasze urządzenia stworzyliśmy od początku do końca sami. System jest sprzedawany już z sukcesami od 6 lat. Obecnie jesteśmy już liderem w Polsce, jeśli chodzi o przewodowe systemy inteligentnego domu. Obecnie aktywnie rozwijamy także sprzedaż zagraniczną. Nasze sukcesy zostały docenione choćby przez firmę Deloitte, która umieściła nas na liście 50 najszybciej rozwijających się spółek. Wow, gratulacje rozwoju. Słyszałam też o nagrodach za innowacyjne produkty i o tym, że większą część firmy stanowi dział R&D. Jak wygląda praca w R&D w Grentonie? R&D jest zespołem ludzi, którzy bardzo mocno skupiają się na rozwoju produktu. Jako firma staramy się tworzyć atmosferę wspierającą kreatywność. Dlatego też nasi ludzie mają bardzo dużo swobody i wpływu na to, jak wyglądają nasze produkty. Bardzo ważne chyba, co warto tutaj też wspomnieć, że staramy się ze wszystkich sił, aby w naszym zespole byli najlepsi możliwi specjaliści w danej dziedzinie. Czym będą zajmowali się programiści JavaScript, których szukasz? Obecnie tworzymy środowisko webowe do wdrażania systemów inteligentnego domu. Będzie to platforma w formie progresywnej aplikacji webowej. Naszym celem jest, aby rozwiązanie działało na każdym systemie operacyjnym, zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Robimy to dlatego, ponieważ największe firmy na świecie w taki sposób właśnie budują swoje aplikacje, a w branży smart home nie ma jeszcze takiego rozwiązania i chcemy być tutaj liderem. Jakie doświadczenie powinna mieć osoba, która do Was dołączy? Myślę, że tutaj można na to pytanie odpowiedzieć krótko. Szukamy najlepszych programistów znających JavaScript. Okej. A oprócz kompetencji merytorycznych, kto będzie się czuł dobrze w Waszym zespole? Osoba zdecydowanie samodzielna i otwarta. Osoba otwarta na dyskusję pomysłów oraz informację zwrotną. Musi to być osoba, którą kręci tworzenie nowych produktów, którą kręci poszukiwanie potrzeb klienta i używanie tej wiedzy do tego, aby stworzyć najlepsze możliwe rozwiązanie. Szukamy ludzi, którzy lubią się rozwijać, którzy chcą poznawać nowe technologie i chcą pracować z najlepszymi ludźmi w branży smart home. Bardzo Ci dziękuję. Jeśli zainteresowała Cię ta oferta i masz doświadczenie, o którym wspomina Grzegorz, lub dodatkowe pytania, proszę o bezpośredni kontakt ze mną, a jeśli masz wśród swoich znajomych osoby, które ta oferta może zainteresować, zapraszam do polubienia i udostępnienia tego filmu. Dziękujemy.